Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie odkrywania na nowo Beechcraft Barona w symulatorze FSX. Przypominam, jest to dodatek od Carenado. I co ciekawe, tutaj ten dodatek ma coś takiego, jak możemy tu sobie załączyć PDF-a. O. Jak mniemam, są tutaj skany z prawdziwej instrukcji do Beechcraft Barona. Trochę to powiększę wam, żeby było czytelniej. O, tak. Tak, mamy tutaj instrukcje, mamy tutaj checklisty i inne rzeczy. I to, co mnie interesuje, żeby wam pokazać w tym odcinku dotyczącym, kontynuujemy właśnie omawianie silników, kontroli nad silnikami. Tutaj mamy coś takiego, jak właśnie takie tabele do ustawy mocy pracy silnika. Wedle pewnego przelotu, jaki chcemy osiągnąć, uzyskać. Także tak, mamy cruise power setting, maximum cruise power, czyli lot na mocy maksymalnej wydajności silników. Mamy informację, że powinniśmy ustawić 25 cali słupka rtęci. To tutaj właśnie chodzi o ciśnienie ładowania, czyli o naszą przepustnicę ciągu. Lub pełny ciąg, to za chwilę. O co chodzi z tym lub pełny ciąg. I powinniśmy ustawić obroty śmigła na 2500 obrotów. Czyli tutaj ten wskaźnik powinien wskazać 25, czyli inaczej 2500 obrotów. I tutaj w rogu też mamy bardzo ważną informację, jak ustawić mieszankę. Mamy coś takiego jak 20 stopni reach, off, peak, EGT. O wskaźniku EGT wam mówiłem w poprzednim odcinku, czyli jest to wskaźnik temperatury spalin. Musimy znaleźć najpierw peak, tak jak mówiłem, prawdopodobnie lecąc coraz wyżej będziemy musieli ściągać mieszankę, odcinać mieszankę, zubażać ją. W ten sposób temperatura będzie rosła, aż osiągnie pełną wartość maksymalną i jak dalej będziemy odcinać mieszankę, to już po prostu wartość tych spalin nie będzie wzrastać, a będzie spadać. Tak jak to zauważymy, że już spada, a nie wzrasta, to właśnie mamy ten pik. I tu mamy informację, że musimy teraz zbić, ustawiając sobie pik, musimy zbić temperaturę o 20 stopni, ale jest informacja reach, czyli wzbogacając mieszankę, czyli nie odcinając mieszankę, a dokładając tej mieszanki o tyle, żeby temperatura spadła o 20 stopni. 20 stopni to jest o jedną tutaj tą kreseczkę na tej podziałce. Ok, i mamy tu całą tabelę jeszcze, tak? Tabela, która jest podzielona na trzy części tak naprawdę i tak naprawdę musimy czytać jedną z tych części, a to zależy od tego, tu możemy się dowiedzieć, to zależy w sumie od temperatury. Mamy tak, mamy środkową część, jest to Standard Day, ISA. ISA jest od, jak to było, Standard Atmosphere. Atmosfera taka standardowa, wzorcowa. Czyli jakby dzień standardowy. Co to znaczy? To znaczy, że na poziomie morza mamy około 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 29,92 cala słupka rtęci. I teraz tak, jeżeli jest dzień cieplejszy od tego standardowego, czyli jest, powiedzmy, jak to jest napisane, ISA plus 20 stopni Celsjusza, albo też mamy w Fahrenheitach podane, jakby ktoś operował w Fahrenheitach, no to korzystamy z tej części tabeli wtedy. Jeżeli mamy dzień bardzo gorący, tak? Czyli coś koło, nie wiem, 30 stopni, powiedzmy. Jeżeli mamy dzień dosyć chłodny, bardzo chłodny, powiedzmy tam minus 15 stopni, minus 10 stopni, to korzystamy z tej górnej tabeli, tak? Mamy napisane ISA minus 20 stopni Celsjusza, tak? Czyli dzień bardzo chłodny. No ja mogę przyjąć, że mamy dzień standardowy, tak? Tak to sobie przyjmę, czyli będziemy czytali środkową część po prostu tabeli, tylko ta część nas teraz interesuje. I przejdźmy sobie kolumny tu, jakie mamy. Mamy press alt. Press alt to oznacza po polsku wysokość ciśnieniowa, czyli pressure altitude. Jest tutaj podawana w stopach. Tak, no wysokość ciśnieniowa, czyli jest to wysokość odczytana z wysokościomierza, powiedzmy, ustawionego na 29,92 cala słupka rtęci, czyli na ciśnienie to standardowe, inaczej mówiąc. I mamy poziom morza,
Mamy tak co 2000 stóp, 2000, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 18, 16 tysięcy stóp. Takie mamy podane wysokości. Dalej mamy outside air temperature, czyli temperaturę na zewnątrz. No i mamy wyrażenie w stopniach Celsjusza, jak i w stopniach Fahrenheita. I tu mamy, że na poziomie morza jest 18 stopni, później im wyżej, tym chłodniej. 15, 11, 7, 3, minus 1, minus 5 i tak dalej. No i podobnie w Fahrenheitach. Dalej mamy ciśnienie ładowania, czyli to, co ustawiamy tutaj poprzez ustawienie przepustnicy ciągu. I tu mamy podane w właśnie słupkach, w calach słupa rtęci. I mamy właśnie 25, 25, 25 i to jest to, co mamy tutaj. 25 ustawiamy i mamy wyszarzone, ale już nie jest 25, jest mniej. 24, 22, 21, 19, 18, 16. I właśnie czemu tak jest? No tak jak wam mówiłem, im wyżej będziemy lecieć, tym mniej więcej na 1000 spada ciśnienie atmosferyczne o 1 cal słupa rtęci. Dlatego, że będąc na przykład na 6000 stóp, będziemy mieli 24 cala słupa rtęci przy tym standard day i tak dalej. Co to oznacza dla nas, dla nastawu? Jak mamy teraz utrzymać 25 cali, skoro nie możemy utrzymać 25 cali, bo atmosfera nam da na przykład na 10000 stóp, da nam 21 cali. No to właśnie jest tu napisane or full throttle, czyli po prostu trzymaj pełny ciąg. Tu mamy też właśnie wskazówkę notes, że wyszarzona ta strefa reprezentuje operację z pełnym ciągiem. No i tyle, tak? Tutaj trzymamy pełny ciąg, a jaki będzie odczyt, to właśnie mniej więcej tu mamy wskazane, pokazane, jaki będzie odczyt tutaj ciśnienia ładowania, na przykład na danej wysokości 10000 stóp, odczyt będzie 21 cala słupa rtęci. No i to też mamy tutaj jeszcze informację, notkę drugą, że to wszystko jest no, takie uśrednione, nie powinniśmy się tym aż tak bardzo, że, nie wiem, przejmować, że jeżeli nam tutaj się odczyta nie 21, a nie wiem, 23, tak, jest to wszystko uśrednione też. Kolejna kolumna, mamy full flow, czyli mamy przepływ paliwa, czyli inaczej to wskazanie, jakie będzie, tak? I mamy tutaj w funtach na godzinę, jak i w galonach na godzinę. Nasz tutaj wskaźnik operuje w galonach na godzinę, więc te funty nas nie będą interesować. Interesują nas galony na godzinę. I tu też widzimy, jakie wartości z poboru paliwa będą. I kolejna kolumna to jest airspeed, czyli prędkość. Mamy prędkość indicated airspeed, K od knots, czyli w węzłach. Indicated, czyli wskazywana dokładnie przez nasz prędkościomierz. No i tu mamy właśnie wartości na przykład dla 10000 stóp. Przy takim nastawie będziemy lecieli na przykład 171 węzłów. I mamy też jeszcze prędkość TAS. TAS od True Airspeed, czyli prawdziwa prędkość powietrzna, czy też rzeczywista prędkość powietrzna po polsku. Rzeczywista prędkość powietrzna, no to jest jakby to tu powiedzieć, w tym lotnictwie całym to mamy no wiele tych prędkości, że tak powiem. To nie jest tak prosto jak w samochodzie, że mamy tylko jedną prędkość z lądem ziemi. Tu mamy właśnie prędkość wskazywaną, czyli prędkość wskazywaną przez prędkościomierz. Mamy później prędkość kalibrowaną, coś w tym stylu. Później mamy prędkość rzeczywistą, tą TAS. Później mamy na przykład prędkość względem ziemi. No, czym jest ta prędkość TAS? Jest to jakby to powiedzieć. Tak, lecimy coraz wyżej. Wyobraźcie sobie, tak? Lecimy coraz wyżej. Powietrze jest coraz rzadsze. A jeżeli powietrze jest coraz rzadsze, to tym samym nasz prędkościomierz pokazuje wolniejsze prędkości niż te rzeczywiste prędkości, z jaką powietrze opływa nasz samolot. No jest to właśnie spowodowane tym, że jest mniej tego powietrza wyżej. Im wyżej, tym mniej tego powietrza. I im wyżej lecimy, tym ta różnica między naszą rzeczywistą prędkością powietrza a tą wskazywaną będzie rosła, będzie coraz większa ta różnica. Dlatego też właśnie mamy prędkość rzeczywistą, bo to właśnie dzięki niej możemy wyliczyć prędkość względem ziemi.
tak? Czyli prędkość rzeczywista, biorąc poprawkę na wysokość, tam jest jeszcze chyba temperatura brana pod uwagę, tak? I wysokość ciśnieniowa. Jeżeli wyliczymy sobie tą prędkość powietrzną, albo skorzystamy z prędkościomierza, który już ma też specjalną tarczę do wskazywania tej prędkości rzeczywistej, mając tą prędkość, możemy później tylko wziąć prędkość i kierunek wiatru i już będziemy mogli obliczyć z tych dwóch wartości naszą prędkość względem Ziemi. No ale dobra, trochę się rozgadałem o tych prędkościach, wróćmy do naszej tabelki. I teraz jak to, o co chodzi? No dobrze. Załóżmy sobie, że mamy plan lotu i wiemy, że będziemy lecieli na 10 tysiącach stóp takim już lotem poziomym, tak? Omijamy tu w ogóle etap wznoszenia się i opadania, bo to już nie potrzebujemy operować tutaj w ogóle tą tabelką wtedy. To jest tylko do kursu przelotowego już na locie poziomym, przelotowym. No i wiemy, że będziemy lecieli 10 tysięcy stóp, to sobie tutaj znajdujemy te 10 tysięcy stóp. Oczywiście zakładamy, że jest dzień standardowy. I ustawiamy sobie to wszystko tak, jak tutaj jest napisane, czyli 20, no tu nie 25, ale bo wyszarzone, więc pełny ciąg mamy ustawiony. Ustawiamy obroty śmigła na 2500. No i ustawiamy odpowiednio mieszankę, tak jak tutaj wcześniej mówiłem. I teraz możemy na przykład sobie przeczytać, jakie będzie nasze spalanie. Nasze spalanie będzie na przykład 14,8 galona na godzinę, przez co możemy już nawet zawczasu, jeszcze przed albo w trakcie układania planu lotu, możemy wtedy właśnie wyliczyć sobie, ile powinniśmy zatankować paliwa na cały lot, bo na przykład będziemy znali całą długość naszego przelotu. Będziemy też widzieli, z jaką prędkością, na przykład tutaj będzie nas rzeczywista prędkość interesowała, z jaką prędkością rzeczywistą będziemy mniej więcej lecieć, będzie 198 węzłów. Możemy też zobaczyć, jaka będzie temperatura wtedy wokół nas podczas przelotu, będzie to około minus 1 stopień Celsjusza. Możemy też do tego podejść trochę inaczej. Na przykład biorąc tą kartę na maximum power, możemy teraz sobie znaleźć taki przelot, gdzie będziemy spalali najmniej paliwa, bo na przykład chcemy lecieć maksymalną wydajnością i spalać jak najmniej paliwa. Super sprawa i widzimy, że najmniej paliwa będziemy spalać lecąc na wysokości 16 tysięcy stóp. Będziemy spalali wtedy 12 galonów na godzinę. I możemy wtedy wybrać właśnie taki przelot, taką konfigurację i zapodać w planie lotu, czy też podać do tam kontroli lotu, wysłać plan, że chcemy lecieć na wysokości 16 tysięcy stóp. Bo tak właśnie chcemy sobie ustawić spalanie paliwa, żeby za te paliwo jak najmniej zapłacić na przykład. Albo inaczej, możemy podejść tak, że chcemy zobaczyć, gdzie będziemy lecieć najszybciej. Bo nas interesuje maksymalny power, bo chcemy jak najszybciej dotrzeć do celu, bo się gdzieś spieszymy na przykład. No i tu widzimy, że najszybszą tutaj prędkość mamy chyba 202 węzły, jak się nie mylę, tak, nie ma tu większej. No to wtedy musimy lecieć na wysokości 6000 stóp z tymi ustawieniami i uzyskamy najszybszą prędkość, 202 węzły. Będziemy spalali 17 galonów na godzinę. Jest to prawie najwyższa wartość, tu jest wyższa na wysokości 4000 stóp, ale jest tylko prędkość niższa o jeden węzeł. No ale że jest niżej, jest gęstsze powietrze, to pewnie do tego jest też troszkę wyższe spalanie. No i tak, tak to się czyta i tak to się później ustawia. Ja też pokażę Wam podczas lotu, jak to się ustawia. Zobaczmy sobie, jakie są jeszcze inne karty, bo tych kart, to nie jest, że jest tylko jedna karta, tych kart jest tu trochę całkiem sporo. Dalej mamy rekomendowane ustawienie mocy. Zauważcie, że jest to konfiguracja 25-25, ja to tak nazywam szybko, skrótowo, czyli 25 ciśnieładowania, 25 obroty, 20 lin, czyli zubożenie, trzeba zubożyć mieszankę tak, aby spadła temperatura 20 stopni, nie wzbogacić, tak, tu mieliśmy na wzbogacenie. To też się przekłada, że jak wzbogacamy mieszankę, to będziemy spalali więcej paliwa. Jeżeli będziemy odcinali, to będziemy lecieli bardziej ekonomicznie. I mamy na przykład rekomendowany taki 25x25, czyli rekomendowany, ale na dosyć dużą moc i tak,
Ale nie jest to max power jak tutaj, bo tu mamy reach, a tu na max power, a tu mamy lean, czyli troszkę silnik będzie pracował mniej wydajnie. Ale i tak na pełnym ciągu i wysokich dosyć obrotach śmigła. Mamy dalej recommended power na konfigurację 23-23 i na wzbogacenie mieszanki. I taka sama konfiguracja 23-23, ale na zubożenie mieszanki. Czyli taki lot bardziej jeszcze ekonomiczny. Tu już są różne konfiguracje, na przykład 25-21 obroty. I tak samo jakby jest na wzbogacenie i tu na zubożenie przy też 25-21. Tak, czyli są przeróżne te konfiguracje. Tu mamy z kolei 21-21 i to jest już lot ekonomiczny. Czyli nawet jakbyśmy mogli lecieć ciśnieniem ładowania wysokim, na przykład 25, no to mamy tutaj rekomendację 21, czyli lecimy wolniej, spalamy mniej, ale czas przelotu zajmie dłużej. I czy coś tu mamy jeszcze? Nie, to wszystko. Tak, czyli mamy lot ekonomiczny ostatni i też mamy, że musimy oczywiście, jak to przystało na lot ekonomiczny, zubożyć mieszankę, a nie wzbogacić, żeby temperatura spadła o 20 stopni na temperaturze EGT spalania. Także mamy właśnie tutaj trochę tych kart, możemy sobie jedną z nich wybrać, czy też poszukać jakiegoś lotu takiego, który nas by jak najbardziej interesował, czy to na przykład będzie lot ekonomiczny, tak żebyśmy jeszcze przy tym locie ekonomicznym, przy standardowym dniu spalali jak najmniej paliwa, to będzie na przykład na wysokości 16 000 stóp 7,7 galona na godzinę będziemy wtedy na przykład spalali, no i tak właśnie możemy się, że tak powiem, bawić tymi kartami. Także w następnym odcinku spróbujemy jakby dostosować się do tych kart i ustawić sobie nasz przelot i zobaczymy, co z tego wyniknie. Także do następnego, siemanko.